Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cześć na poniedziałek, Boża Opatrzność. Skutki grzechu nie czekały na erę łaski, by się ujawnić. Były niemal natychmiastowe i wymagały natychmiastowej reakcji. Konieczne było więc posiadanie pewnego planu na wypadek, gdyby grzech się ujawnił. Ellen White napisała o tym wyraźnie. Gdy tylko zaistniał grzech, objawił się Zbawiciel. Chrystus wiedział, że będzie musiał cierpieć, a jednak postanowił wziąć na siebie skutki winy człowieka. Gdy Adam zgrzeszył, Syn Boży zaoferował siebie jako poręczenie za ludzkość, zapowiadając tym samym, iż odwróci przekleństwo ciążące na winowajcą, gdy umrze na krzyżu Golgoty. W poniższych wersetach mówią nam o planie zbawienia i o tym, kiedy ten plan powstał. Jaką nadzieję i obietnicę możemy czerpać z nich dla siebie? List do Tytusa. List do Tytusa, pierwszy rozdział, werset od pierwszego do drugiego. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością, w nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga. List do Efezjan, pierwszy rozdział, wierszy od 3 do 5. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niewiast. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Drugi list do Tesaloniczan. Drugi rozdział i werset 13 i 14. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Do tego też powołał was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. I Księga Objawienia, 13 rozdział i werset 8. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Zastanówmy się, co wynika z tych wersetów. O czym jest w nich mowa? Niedwuznacznie sugerują one, że Bóg zabezpieczenie rozwiązania ewentualnego problemu grzechu istniał od wieczności. Choć Stwórca nie doprowadził do tego, że grzech zaistniał, w przeciwnym razie byłby winny istnienia grzechu, co jest rzeczą przerażającą i bluźnierczą, to jednak wiedział, że grzech niestety zaistnieje, a więc od wieczności był przygotowany, by rozwiązać ten problem. Na tym polega biblijna predestynacja, która jest całkowicie odmienna od predestynacji w popularnym rozumieniu tego pojęcia. Bożym planem od wieczności było, by wszyscy ludzie przyjęli zbawienie w Jezusie. Fakt, iż niektórzy odrzucają to zbawienie, nie umniejsza mocy czy zasięgu tego planu. Powiększa jednak
tragedię, jaką jest wybranie wiecznej zagłady, pomimo wszystkiego, co zostało dla nas dokonane. Zastanów się nad zdumiewającą prawdą, że Bóg od wieczności planował, byś ty, właśnie ty, był zbawiony. Pomyśl, co to znaczy. W jaki sposób ta prawda powinna wpłynąć na ciebie? Dziękuję bardzo.